Spaghetti puttanesca. Mówi się, że wymyśliły go włoskie prostytutki, stąd też pochodzi jego nazwa. A ja uważam, że Skubane wiedziały co dobre, ponieważ skupiły wiele smaków z tego regionu. Między innymi oliwki, kapary, pikantna chili, aromatyczne anchois i słoneczne pomidory. I jeszcze oczywiście czosnek, od którego zaczynam przygotowanie. Kroję go w plasterki. Do mojego spaghetti użyję chili, więc będzie ostre, ale zapożyczę też papryczkę z innego regionu, habanero, a to oznacza, że będzie bardzo ostre. A jeżeli wy chcecie danie nieco spokojniejsze, to pomińcie tą małą wycieczkę do Meksyku i nie używajcie habanero. Nasza potrawa to danie ekspresowe, więc wstawiam makaron i podczas jego gotowania zrobię cały sos. Tak więc na miejsca gotowy start. Na patelni rozgrzanej mocno wylewam oliwę z oliwek, dosyć sporo. Wrzucam nasz czosnek, papryczkę chili, papryczkę habanero i całą gałązkę rozmarynu. Wszystko chwilę smażę. W tym czasie przygotowuję jeden z główniejszych, a przede wszystkim najmocniejszych smaków naszej potrawy. Fileciki anchois. Kroję je w kawałki i dorzucam na patelnię do reszty składników. Fileciki podczas smażenia będą się praktycznie rozpuszczały, zostawiając jedynie smak. A teraz czas na wcześniej zapowiedziane pomidory. Używam pomidorów pelati, ponieważ są mocniej nasłonecznione i mają bardziej intensywny smak od naszych krajowych. Sos doprawiam jeszcze solą i pieprzem i dorzucam czarne oliwki słone oraz kapary. Wszystko razem mieszam i w tym czasie doszedł mi makaron. Odcedzam go. Gotowałem go minutę krócej niż jest napisane na opakowaniu. Musi być al dente. Z sosu wyciągam gałązkę rozmarynu i dodaję sporo natki pietruszki i suszonego oregano. Dorzucam świeżo ugotowany makaron. Mieszam przez maksymalnie pół minuty w gorącym sosie, żeby się dokładnie nim oblepił i wykładam na talerz. Ta pasta to bomba śródziemnomorskich smaków. Zawsze jestem w tym regionie, nie mogę się nimi nasycić, więc zabieram je ze sobą do Polski. Wam też życzę, żebyście koniecznie zrobili to w domu.